Cześć, z strony Krzysiek i tam wszystkich bardzo serdecznie. W następnym odcinku, jeśli chodzi o Tibie, to zamierzam pokazać wam behemoty na Cyklopolis. Jest to ekspowisko dla graczy z wyższym poziomem, na którym można ładnie zarobić, no i oczywiście wykonać taska. Cała miejscówka dzieje się na podstawowy spor, na którym teraz się znajduje, no i na całą masę grot, w której się znajduje po kilka behemotów. Najpierw się oczywiście tutaj wybija w takim składzie, jak tu widzicie, czyli Knight Druid. No i to, co na pewno trzeba zwrócić uwagę, to żeby zabrać ze sobą Obsidian Knife'y, bo to zdecydowanie zwiększa profit. Co do lotam, no to oczywiście z lepszych przedmiotów mamy Steel Boots i GS-a, no ale nawet jeśli nam się nie poszczęści, Behemoth zawsze sypie no trochę hajsu. Często są to po kilka platynków, Assassin Stary, jakieś diamenciki, no albo właśnie po prostu można skroić sobie fangi, a więc nawet jeśli mamy tutaj pecha, no to zawsze idzie jakoś zarobić. Możecie tutaj zobaczyć, że już miałem naprawdę mało potów. Ja specjalnie tak zrobiłem, żeby po prostu pokazać wam wszystko, łącznie oczywiście z Behemoth Questem. A właśnie, jeszcze Battlestone leci. No i się po prostu wrócić, pokazując wam drogę. Postaram się, oczywiście pokażę wam także, gdzie się znajduje teleport na bossa, gdy już zabije się, wiadomo, 700 Behemothów, to można tam wskoczyć. No a także powiem wam, gdzie się respi normalnie ten boss. Bo on się tutaj respi, powiem wam, że nawet raz mi się udało go tutaj znaleźć. Co do Behemoth Questa, nie wiem czy wszyscy zdają sobie z tego sprawę, oprócz tego, że normalnie tutaj się wchodzi z kotkami i wiadomo, trzeba wszystko wybić, no to schody mogą być oczywiście czasem zamurowane, właściwie mi się to zdarza bardzo często, jak tutaj przychodzę. Trzeba będzie przełożyć odpowiednią dźwignię, która oczywiście też będzie pokazana, gdzie się znajduje podczas odcinku. Co do mojego tutaj wybijania, możecie zauważyć, że ja korzystam oczywiście z Ultimate Tempo i cały czas walę jakieś spele, Xoi Granek, Xoi Mini, Xoi. To oczywiście nie byłoby konieczne, bo druid zazwyczaj tak robi główne obrażenia. No ale chciałem jeszcze jakoś tam, wiadomo, hajsu mi nie szkoda, przyspieszyć expa. A poza tym, no, chciałem, żeby mi trochę wpadło tego na taska. Możecie zobaczyć, że hity są naprawdę dobre. No i zazwyczaj mój druid zgarniał gdzieś połowę, a ja drugą połowę. Bez utyty tempo to oczywiście ja bym nic nie zgarniał. No jeszcze wiadomo, Axe Ring, żeby trochę zwiększyć damage. Te groty zazwyczaj chyba są tylko albo 3 behemoty, albo 4. Jeśli macie niższy poziom, bo ja pamiętam, że też tu kiedyś expiłem, nie pamiętam kiedy dokładnie miałem, ale tak, nie wiem, może miałem 120 czy tam który. Jak sobie wybijałem, no to jednak jak były 4 behemoty, to była lekka masakra, może nawet miałem niższy level. A więc jeśli po prostu całe ekspoisko, powiedzmy, was przerasta, to możecie tylko wybierać te groty, w których są po 3 behemoty. Ja oczywiście ze względu na mój poziom to jeszcze wybijałem oczywiście quest rooma, żeby mi nie brakowało behemotów. No i jakoś tam resp jeszcze wyrabiał wtedy. Oczywiście lecą jeszcze jakieś Piraty Armory, 200 Sword, GP i tak dalej, ale myślę, że to już można sobie odpuścić zbieranie takich rzeczy, bo no skoro zabijamy behemota i od razu leci kilka platynek, a jeszcze no, można zdobyć coś porządnego, no to nie ma po co się cackać z hipikami i tak dalej. No i wiadomo, jedzenia nie brakuje, bo z każdego behemota leci masa. No widzicie ten quest room, 4 behemoty, 2 dragony, cyklop był tylko jeden, chyba powinno być więcej. Ale mniejsza, normalnie knight powinien się rozpędzić do przodu, ale mnie od razu coś przyblokowało. No i idzie następny cyklop. No wtedy po prostu druid może spokojnie sobie tutaj przy schodach manewrować. No ale oczywiście na takim poziomie to się bez problemu obeszło. Co do kreatury produktów, czyli tego Battlestone'a, tu jest problem, bo to się sprzedaje tylko, tu macie oczywiście nagrody, to się sprzedaje u Telasa, czyli mi trzeba mieć wykonany cały Shadow of Yalahad Quest. No jeśli nie macie, to nawet u Yasira tego niestety nie sprzedacie, więc albo wiadomo pozostaje market, albo co tam chcecie, a na pewno zaletą tego spota nad Forbidden Lands jest właśnie to, że po prostu gdy wyjdziemy z Cyklopolis, jesteśmy w pobliżu Telasa, więc od razu możemy sprzedać te itemy, wiadomo. O, tutaj już sobie lekko rozwinąłem lota, mogliście zobaczyć, ja tu miałem chyba 2 GS-y, tak? Steel Bootsy, no i oczywiście cała masa platynków, jak już mówiłem, on praktycznie te platynki, albo diamenciki, albo Assassin Stary, czy tam kreatury, produkty, zawsze wręcz daje. Powiem wam, że o ile jeszcze idzie jakoś na przykład bić solo druidem, sorkiem, może parkiem, behemoty, to tylko na Forbidden Lands, bo tam nie ma właśnie tych takich ciasnych spotów, że się wchodzi wyżej, jest kilka behemotów, można po prostu pojedynczo wybijać i jakoś sobie radzić. A tu nie ma takiej opcji, po prostu musi być knight jednak. Co do bossa behemotów, powiem wam, że zabiłem go
dwa razy, bo raz normalnie zataska, a drugi raz po prostu mi się zrespił. Wiem, że Alice zabijał więcej tych bossów, czyli tam jeszcze on zabił ze dwa albo trzy, albo nawet więcej. No i niestety boss niczym specjalnym nie posypuje, zawsze daje tropki. No to wiadomo, to już ma się jakby standardowy zysk, ale jakoś tych GS-ów ani stylbutsów nie chciał dawać. Czyli szału nie ma, wiadomo. Co z cyklopów tutaj występujących? No wiadomo, można uznać ich za lekką przeszkodę, ale tak naprawdę, skoro w ogóle nie robił damage'a i tak się bije z masówek, to po prostu jakiś tam minimalny bonus expa zawsze jest, co jest zaletą oczywiście. Co wybijania, no to ja oczywiście polecam, żeby zbierać minimum 3 behemoty. Jak dla mnie 2, to no już trochę się nie opłaca tych bić. Najlepiej po prostu się rozejrzeć i zebrać tego jak najwięcej. Później jak już będziecie tutaj ogarniać, będziecie wiedzieć mniej więcej gdzie jest jaki behemot, żebyście wiedzieli ile zlurować, żeby nie było takiej sytuacji, że idziecie pod schody i tam jeden behemot stoi. Później trzeba go albo ubić, albo po prostu z nim pobiec gdzieś dalej. Ja na początku miałem z tym problemy, że właśnie zobaczyłem jeden, no to już sobie odpuszczałem, skakałem po schodach i biegłem z nim dalej. No ale później jak już zacząłem tu bardziej ogarniać, no to zawsze było tak, że po prostu wybijałem behemoty i już żaden nie zostawał. No i dobra, tutaj macie, będzie teleport na naszego bossa behemotów. Oczywiście jeśli macie problem, żeby się dostać do samego bossa, no to wiadomo, jakieś energy wall, no i po prostu po jednym behemocie się wybija, a później się skacze na bossa, raczej jakby podczas walki z nim się reszta nie zrespi, to będziecie wychodzić. Oczywiście zależnie od serwera, cena behefangów jest różna, ale u mnie w przypadku to było nawet 1400, więc naprawdę czekanie na to, żeby po prostu oskurować, to jest wielki bonus, bo możecie zobaczyć, tu miałem 36 behefangów za hunta, jeszcze trochę pewnie doliczę. Swoje logo będzie ciekawe, tutaj możecie zobaczyć, taskę miałem. Podam 287 wtedy nabiłem. Będzie głupia sytuacja, bo ja właśnie wracałem, jak miałem mało potów, żeby tak pod film, żeby nie było, że muszę wrócić, a później jeszcze raz chcę tu skoczyć na hunta. No i pod koniec po prostu będzie sama Liz wybijał, bo mi zabrakło manasów. A chciałem już wszystko pokazać, wiadomo. Na koniec myślę, że będzie pokazane, gdzie się znajduje ta dźwignia. Co do bezek potionów, co możecie u mnie zobaczyć, ja już sobie odpuściłem na czym używanie. No bo to stwierdziłem, znaczy już preferowałem to, żeby po prostu sobie przyspieszyć expa, dlatego zacząłem nosić, ale stwierdziłem, że to nieco dobijające, wiadomo, że mocniej obrywamy i to po prostu krótko strasznie trwa. Teraz jest ten event kucharski, to jest danie, co podwiększa skilla o 10 to na godzinę, to nie może się po prostu z tym równać, wiadomo. Później możecie zobaczyć, że pewnie na jakichś odcinkach będę to wybijał. Co do poziomu, tutaj możecie zobaczyć, mam 182, no przyznaję. Miałem taki moment, że po prostu pomyślałem, a ponagrywam kilka odcinków bez głosu. No i dlatego mam tutaj ten, powiedzmy, zacofany poziom. Bo normalnie już mam 188, no więc wiadomo. Jeszcze kilka takich odcinków będzie, jeszcze będę kombinował z Dark Trace, bo tak naprawdę to już powinienem to dawno wrzucić. A więc uprzedzę was, że po prostu jednego dnia będę, uznajmy, co 2 godziny wrzucał odcinek, żeby po prostu cały quest już był, żebyście mogli po prostu zobaczyć cały questa. Ringa of Hellinga założyłem z braku many oczywiście. Co do tego oczywiście nie wiem jak u was na serwerze, ale behefangi po prostu powinny wszędzie podrożyć ostatnio, ze względu właśnie z redpocami, skoro redpoce są tańsze. A wiadomo, na przykład teraz sobie ktoś pomyśli, że Barbariana sprawi taniej, bo redpotki są, wiadomo, mniej warte, no po prostu podrożała reszta składników, czyli na przykład właśnie te fangi. Co do bossa, co się tutaj respi wyżej, powiem wam szczerze, ja byłem w lekkim szoku jak go znalazłem, bo pamiętam, że po prostu miałem wyjść z ekspowiska, ale wcześniej po prostu musiałem się wycofać z ekspowiska, że nie zdążyłem poekspić, wchodzę na ekspowisko, nie widziałem go. Nawet ktoś się wracał, wtedy też mógłby go zgarnąć, ale go nie było. I po prostu po 5 minutach wychodzę i okazało się, że się zrespił. Oczywiście on wybiera sobie sam pole, on może się zrespić chyba o 3 w nocy, może się zrespić o 15, może o 12, jakiej tam chce. No i nie ukrywam, że miałem farta. Zresztą mógłbym go znaleźć tak normalnie, nie że akurat po tym jak się zrespił. Bo ekspowisko, powiem wam, nie jest popularne tak naprawdę.
Ja to wybijałem naprawdę wiele razy i no właściwie chyba z nikim się nie spotkałem. Raz jednego paladyna widziałem, co od razu sobie poszedł. Z jakimś niższym poziomem po prostu parter wybijał. No, z bossa standardowy locik. Szału nie było, 2 CC jeszcze do podziału na dwie osoby, wiadomo. Ale sama satysfakcja ze znalezienia bossa, bo raczej takiego się zrespionego normalnie bossa nie widuje za często, wiadomo. No, trzeba mieć niezłego farta. Aż przyznaję, że inne bossy to rzeczywiście, na przykład wampiru czy wampire Lord Token Pole może polecieć. No to wiadomo, że zdecydowanie większy profit. No i dobra, lecę tu już tutaj dźwignić, wam pokazać, gdzie ona jest, żeby odblokować Behemoth Questa, bo czasami są po prostu głazy, jak się jej nie przyłoży. Oczywiście ona tutaj była przyłożona, bo wbiłem na Questa. Powiem wam, że co do tego ekspowiska, to właśnie to, co jest dobijające, to droga po prostu. Się chodzi przez te, to już nie chodzi o długość, o to, że te cyklopy zawsze blokują wszystko. Wiadomo, że można użyć niewidzialności czy czego, ale tak jest zawsze z tym problem. Że i tak mogą nas zblokować. Dobra, tutaj Alice chyba użył Stayfielda, pod orkiem znajduje się dźwignia. No i dobra, będę się udawał drogą powrotną. Aktualnie myślę, że przyłożył uwagę co do Isle of Kings. No właśnie, to bym chciał w końcu wreszcie dodać. Bo no ja po prostu jak zawsze wam polecam jakieś ekspowisko na facu, to zawsze zwracam na to uwagę. Bo to jest naprawdę rzeczywiście dobre ekspowisko, na przykład Ghostland, to tam na wyższym levelu nie idzie chuncić, a na Isle of Kings to jednak fajnie i na niższym też można wbić, wiadomo. A więc ogólnie jest ciekawie, na Spike zwrócę uwagę, bo już po prostu chcecie, wiem, że wielu z was by chciało zobaczyć ten spot dla niższych leveli. No i oczywiście eventy, bo event kucharski będzie do końca sierpnia, już chciałbym wam nieco wcześniej pokazać, o co tu chodzi i tak dalej. O tym idzie ładnie zarobić albo po prostu skorzystać, bo niektóre potrawy, które można przyrządzić, po prostu są bardzo przydatne. No i jeszcze z Mad Mage'em, nie wiem, czy niektórzy z was kojarzył, ale on kiedyś był normalnie w Timbi, można było do Elementalisty zrobić z niego dodatek. No i jeszcze z jego golemów pozbywać Slime Moldy na podstawowy outfit. Został on usunięty z Timbi naprawdę długi czas i nikt nie wiedział, kiedy wróci. Oni go usunęli chyba na ponad rok. No i niedawno wrócił, tam chyba z tydzień temu. No i teraz wiadomo, jak najlepiej można skorzystać, bo no po prostu te ceny, jak już się ludzie ogarną, żeby tam huncić, to pospadają z tych przedmiotów do outfitów i tak dalej. Ale cyklopy oczywiście można wybijać, można nie. Można lecieć na niewidzce, po prostu żeby jakoś przejść. Powiem wam, już na tym Mad Mage'u to ja już trochę się skampiłem, tak powiem. Bo chciałbym zdobyć po prostu tą czapkę. Zastanawiam się, czy co z nią zrobić. Bo albo oddam bratu, to jest pierwsza opcja. Żeby go nieco zachęcić, bo w końcu ma nawet nick Elementalist. Nie wiem, czy to ze względu na outfit. Tak nazwę tu postać, ale no jednak pewnie chciałbym dostać. Druga opcja to oczywiście sam użyję, bo jednak powiem wam, że zawsze mi się podobał ten outfit, poza tym taki szpany jest, wiadomo, bo to jednak nie jest jakiś tani, w porównaniu do Barbariana to jest drożyzna. No i trzecia opcja oczywiście sprzedać. No powiem tak, po tym spajku, no to sprzedawanie tego by było trochę szalone, bo i tak nie jestem w stanie tego wydać. No chyba, żebym po prostu właśnie znalazł jakiś sensowny wydatek, to wtedy mógłbym się tego podjąć. A tak to normalnie użyć albo komuś oddać. No oczywiście musicie mi wybaczyć, że ostatnio tak z odcinkami, ale po prostu no powiedzmy ostatnio mam jakiś czas, żeby sobie pograć w jakąś grę strategiczną czy coś takiego z kolegą. No i po prostu nie mam za bardzo czasu, żeby coś tam nagrać. Ale teraz myślę, że już będzie w porządku, tak od poniedziałku, bo w weekendy to zawsze u mnie krucho z filmami. Też myślę, że to nie jest aż tak źle, bo zauważyłem, że wielu z was komentuje te filmy po dłuższym czasie.
Czyli po prostu i tak nie, jakbym dodał dwa filmy, to nie wiem, czy byście wszystkie zobaczyli, na przykład jakbym dodawał codziennie. Przecież o tym wcześniej generalnie. No i dobra, już wszedłem z Cyklopolis. Myślę, że pokazać wam te cyklopy, to byłby oddzielny filmik, bo się tam dobrze kojarzy, jakieś orki były i tak dalej. Te dwa alfy, wiadomo. No a ja się udam jeszcze oczywiście do Telasa, żeby od razu sprzedać te kreatywne produkty. No jeszcze będę musiał się zastanowić nad outfitem, bo powiem wam, ten klub inżynier, no wiadomo, samego questa zrobiłem choćby po to, żeby wybijać bossy, bo można później to powtarzać i na tym idzie ładnie zrobić. Poza tym są fajne ekspowiska. Jakoś, no wersja po prostu żeńska tego outfitu jest zdecydowanie lepsza. Na mail to jest słabo wygląda, niestety. I jakiś koleś z młotkiem i kominem. Więc jeszcze będę miał dylemat z outfitem. No i sprzedałem, to było po 290, tak. No i myślę, że tu zaraz będziecie mogli zobaczyć całego lota podsumowanie. Jak to mniej więcej wyglądało. Powiem wam, tak, profit jest po prostu, jak w moim przypadku, zawsze tam jest. Profit. Gorzej trochę z expem, bo... wiadomo, Behemoth tyle życia ogólnie wytrzymały i tak dalej. Po prostu nie zbierało się ich po 8, tylko po 4. A więc no po prostu się idzie po taska i po hajs, jak się chce, po prostu tylko przyexpić to tam od razu jednak. No i no, tutaj mam z 537 platynków, tam CCK miałem Steelbootsy, chyba 2 GS-y, Behemoth Glava, oczywiście całą masę Behemoth Fangów, no i jakieś diamenciki. No i co, to chyba będzie na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało, jak tak możecie zostawić łapkę w górę, to już się mi powtórzyło nagranie mniejsze. Jakiś komentarz, standardowo pytanie, przyznaję, że aż ostatnio za wiele jest tych pytań. I tyle, trzymajcie się, cześć.